Okej. Wygląda na to, że internet wrócił. Pytanie na jak długo? Okej. Wygląda na to, że wróciliśmy. Nie tracimy klatek. Dobra, kontynuujmy w takim razie. Zróbmy save'a, jakby miało mi wywalić prąd za chwilę. Centrum Informacji Bojowych. Dobra, no to co, lecimy na Ilium. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Na razie drugi. Tak, tym razem mnie miażdż. Czy w tym układzie jest więcej niż jedne... Łoże, sztyw, mordę. Cztery różne układy do zbadania. Zlin. Gaelon jest otoczony przez rozbudowany system pierścieni. Wewnętrzne pierścienie planety składają się z okruchów materiałów węglowych modyfikowanych na poziomie atomowym, które uważane są za resztki arteńskiej infrastruktury wydobywającej tu niegdyś Hel 3. Badania kilku większych fragmentów świadczą o poziomie zaawansowania nanotechnologii co najmniej równym obecnemu. Zewnętrzne pierścienie składają się z brył lodu, pyłu krzemianowego i dziwnych odłamków skalnych. Analiza okruchów świadczy o tym, że doznały one niegdyś nagłych uszkodzeń i szybkiego podgrzania. Niektórzy parahistorycy wywodzą stąd teorię o nagłym zniszczeniu księżyca lub kilku księżyców planety w wyniku strzału z akceleratorów masy. Opinie te zostały odrzucone przez wszystkich szanowanych ksenoarcheologów. Zniszczenie małego księżyca przez ostrzał z pancerników jest teoretycznie możliwe, ale żadna rasa nie znalazłaby powodu usprawiedliwiającego takie działanie. Średnie złoża to ani nie skanuje.
Epo. Jest to skalista planeta z atmosferą składającą się z tlenu i dwutlenku węgla. Na powierzchni rozsiane są wielkie kratery, które najwyraźniej powstały podczas zderzeń planety z mniejszymi ciałami kamienistymi kosmicznymi. Pomiędzy kraterami rozciągają się zrujnowane linie magnetycznej kolei lewitacyjnej, których obecność sugeruje, że w miejscach tych znajdowały się niegdyś kopalnie lub inne zabudowania Artenów. Obszary okołorównikowe pokryte są siecią kanionów formowanych przez działanie wody, której na planecie jest pod dostatkiem. Ostrzeżenie dla podróżnych. Atmosfera EPO na poziomie morza zawiera około 41% dwutlenku węgla. Jest to ilość kilkukrotnie przekraczająca limit, przy którym przedstawiciele większości gatunków straciliby przytomność po kilku wdechach. Na powierzchni EPO należy bezwarunkowo używać aparatów oddechowych. Bardzo bogate złoża, co? Hello there. Hello there. General Kenobi. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Dużo palladu na tej planecie. Wow, co jest? A? Halo? Teraz mi jeszcze prawie przycisk myszki zaczynasz szwankować? Sonda wystrzelona. Jesteśmy największym prywatnym wydobywcą materiałów budowlano-naukowych w całej galaktyce. Nie mamy żadnej firmy założonej, więc ja... Sonda wystrzelona. Nie do końca prywatnym, bo pracujemy dla Cerberusa, jakby nie było. Albo na środkach Cerberusa. Sonda wystrzelona. Więc Cerberus pewnie ma jakieś profity za to, że wydobywamy tyle. Sonda wystrzelona. Wow! Z bogatych na ubogie. Nie ma tak jak 4 poziomy w dół zejść. Nefima. Nefima? Jest w synchronizmie. W synchronizmie orbitalnym z gwiazdą Zlin. Boże. Co jest? Ale wie, czka. Teraz już ty kuźwa zimanie, co jest? Dlatego na planecie występują wyraźne bieguny ciepła i zimna. Tereny położone w pobliżu linii dzielącej jasną i ciemną stronę planety mogłyby nadawać się do zamieszkania. Niestety wpływ bogatej w chlor atmosfery tlenowej na tutejszą biosferę sprawił, że pomimo niskiego stopnia rozwoju okazała się ona bardzo niebezpieczna. W 1684 roku. Wow! Było 800 lat temu w tym uniwersum. Statek Asari Vralas wylądował na Nefimie, by zbadać warunki ekologiczne planety. Załoga nie podejrzewała, że żywiące się chlorem miejscowe bakterie przenikną na pokład statku, niewykryte przez systemy ochrony przed zagrożeniami biologicznymi. Vralas wrócił do Nos Parlanu na Illyrium, gdzie bakterie trafiły do umiarkowanego środowiska pełnego niezużytego chloru. Zaczęły pochłaniać chlor znajdujący się w glebach, wydalały natomiast toksyczne polichlorowane bifenyle, PCB. Zanim plaga została powstrzymana, teren o powierzchni prawie 30 km kwadratowych na zawsze przeistoczył się w toksyczne pustkowie. Nos Parlano zostało opuszczone, co przyspieszyło rozwój miasta Nos Astra. Bardzo bogate złoża, co? Wyrzucam sondę. Po jednej sondzie to już bogate. Sonda poszła.
Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Niezłe skupisko, tak wszystko dookoła tutaj. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Naprawdę nie potrzebujemy więcej irydu, bro. Przydałoby się natomiast więcej pierwiastka zero. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Średnie złoża. Okej, nara. Wykryto anomalię. O! Helim! Była niegdyś światym ogrodem, obdarzonym tlenowo-azotową atmosferą podobną do ziemskiej. Na planecie nadal jest pod dostatkiem wody, ale klimat jest ogólnie dość chłodny. Ze skrajnymi wahaniami temperatur w obrębie roku spowodowanymi odchyleniem osi obrotu planety o 38 stopni. Helim jest uważana za ojczystą planetę Artenów, niegdyś podróżującej po kosmosie rasy, która wyginęła około 300 tysięcy lat temu. Los, który spotkał Helim, jest ciągle przedmiotem spekulacji. Najwyraźniej doszło do masowego wymierania organizmów zwierzęcych na planecie. Przetrwały jedynie tak prymitywne formy jak zooplankton. Rośliny nie wymarły, ale brak stworzeń oddychających tlenem spowodował wzrost jego ilości w atmosferze. Życie roślinne znacznie ucierpiało w wyniku pożarów o globalnym zasięgu wzniesionym przez wyładowania elektryczne. Najpopularniejsza teoria głosi, że zniszczenie Helim nastąpiło w wyniku niekontrolowanego rozprzestrzeniania się broni biologicznej. Z tego powodu lądowanie jest tu surowo zabronione. Korporacje Zillium rozmieściły wokół planety satelity, które mają uniemożliwić potencjalnym szabrownikom lądowanie w zrujnowanych miastach. Mimo wszystko my tu wylądujemy. Wszystkie jednostki proszone są o zajęcie pozycji i oczekiwanie na ogłoszenie protokołu obronnego. Powtarzam, na orbicie zauważono niezidentyfikowany statek. Wszystkie jednostki proszone są o zajęcie pozycji i oczekiwanie na ogłoszenie protokołu obronnego. Statek. Wszystkie jednostki proszone są o zajęcie pozycji i oczekiwanie na ogłoszenie protokołu obronnego. Okej, wykryli nas. Sonda wystrzelona. Czujniki coś wykrywają. Wykryto obecność najemników w kopalni na powierzchni planety. Zakład oficjalnie zarejestrowany na korporację Edfel Ashland Energy. Potwierdzono obecność zaćmienia. Nadajnik ratunkowy w zakładzie nie funkcjonuje. Wykryto dużą liczbę statków kosmicznych. No. Zaćmienie, co? Garus, jaki masz nowy strój? Okej. Okay. Inny kolor niż oryginalny. Spoko. Kogo ze sobą weźmiemy? Weźmiemy ze sobą może... Jacoba i Grunta? Dla odmiany? Umocnienie. Wzmacnia pancerz płynem nienewtonowskim, który twardnieje pod wpływem uderzenia, dając krótkofalową ogromną premię. Jacob ma 8 punktów. Ja amunicję zapalającą daję drużynowo, więc tobie damy przyciągnięcie na maksymalny poziom. Silne przyciągnięcie czy pole przyciągnięcia? Zdolności lewitacyjne utrzymują cel w powietrzu przez dłuższy czas, czy wpływa na wszystkie pobliskie cele? Niech będzie pole przyciągania. AOE zawsze lepsze. Teraz jeszcze Jacob, ty potrzebujesz... O, ty masz shotgun i pistolet tylko? Myślałem, że masz karabin. Grunt... Ty może motyki używaj dla odmiany?
patroszyciela zamiast strzelby plazmowej getów. Nie ma tak, misja poboczna. Wow. Ile więcej mam amunicji? Wcześniej miałem 98, tak? Teraz mam 105 maksymalnej amunicji. I mam 7 nabojów więcej. Czy 94 miałem maksymalnie amunicji? Coś w ten deseń. Dobra, załączmy amunicję zapalającą. Teraz wszyscy mają amunicję zapalającą, jak mi się to podoba. Cerberus to prywatna organizacja, która nie jest zarejestrowana, więc ciężko nazwać związkiem. No ale mamy chociażby naszą Eddie, która kontroluje przebieg całej tej misji. Dziennik ładunkowy. Statek towarowy Ter Alan zadokował i odebrał duży ładunek surowców, po czym wyruszył do zakładu w układzie Dranek. Załoga statku poprosiła o eskortę ze względu na dużą aktywność piratów na szlaku. Jacob schowałby się. Niech dali mi te krowy! Niech mi strzał! Dawaj, Jacob. Zbadaj obecność zaćmienia. Grunt! The fuck? Teleportowałeś się do tyłu. Przynajmniej te znikanie ciała jest jakoś wytłumaczone na zasadzie, okej, okay? Używasz amunicji zapalającej, więc zwłoki po prostu się spalają, tak? Możemy zhakować drzwi. Co takiego czeka za bramką numer 1? EDA. No i tędy mam iść tak w ogóle. Uwaga, zostaliśmy zaatakowani przez najemników. Należy odeskortować cywilów do kwater załogi, po czym wrócić do obszaru roboczego i bronić głównego komputera za wszelką cenę. No, w takim razie co jest tutaj? Jakieś surowce widzę. Rafinowany pallad. I amunicja. I to tyle. No okej. Okay. No nie da się zeskoczyć, nie da się zeskoczyć. Przyjąłem. Dobra! Do przodu. Jezus, idealny moment wybrałem na to. Mam cię!
Dobra, zajmuję pozycję! Już po tobie! Jakim cudem mnie ta rakieta minęła? Jeszcze jeden! Nic mnie nie zrani! Dostał, kurde! Po nim? Po nim. Dobra. Materiały wybuchowe. Tędy się iść nie da. Okej. Okay. Miałem powiedzieć, to mi wygląda na pułapkę. Walnij i wstrząsowym. Spłonął. O, amunicja do naszego... Do naszej atomówki, którą mamy... Pełną. Nie, nie pełną. Mamy prawie na jeden strzał. Widziałem tam kogoś. Robi się. Przechodzę za osłonę! Ała. Głowę! Grawitacja to wredna suka, co? Czemu przyciągnąłeś mnie żywego, tylko ja się pytam. Wszyscy? Amo? Jest apteczka, czyli 100 kredytów. Chyba mamy pełną apteczkę, tak. Dobra. Pewnie! Idźcie do przodu, kiedy ja się będę przesuwał do przodu. Pewnie się drzwi otworzą. No nie. Użyj sterowania mostka. Grunt. Dobra. Ale to mi pozwoli wrócić. Pojemnik z materiałami wybuchowymi. Zhakować jednostkę centralną. Wymagany segment. Gdzie jest ten segment? Dziennik ładunkowy. To już było? Zaszyfrowane dane. Miejsce, z którego wysłano ostatni raport, Ster Alan. Zaszyfrowane, odszyfruj. Deszyfracja. Aha. Czyli mamy się bronić. Jesus. Jestem tu! Robi się. Za późno. Już po tobie. Mam cię! Jestem kroganinem! Amunicja... Potrzebna amunicja... Chodź tutaj! Walnij tutaj obezwładniającym. Brawo! Ładnie położyłeś wszystkich. Sanitariusz! Kapitan Worlon! Strzał obalający!
Zapłacisz mi za to! Szybko poszło. Dobra, idę za tobą. Deszyfracja zakończona. Czyli w sumie to nie było czasowe, tylko musieliśmy pokonać odpowiednią ilość przeciwników po prostu. Odszyfrowane dane są niekompletne. Potrzeba więcej informacji, by wyśledzić pozycję Terralen. Dane zostały wysłane do Cerberusa w celu dalszej analizy. 7500. Zatrzymaj F, żeby zakończyć misję. Aha, to by było na tyle. Uzyskano dane na temat położenia statku Terralen. Konieczna dalsza deszyfracja. Terralen. To mówi ci to coś? Chodźmy po nowe sondy. Ten układ sobie odkryjemy jako ostatni. Coś ci to mówi? Jeszcze mamy Lusarn i Undeste do zbadania. Zetik. Jeden z często spotykanych gazowych olbrzymów metanowo-amoniakalnych jest najbardziej znany dzięki niesławnemu obozowi Kalpor. Obóz ten założony na lodowym księżycu Gezis służy błękitnym słońcom do treningu w niesprzyjających warunkach naturalnych, a prowadziła go grupa byłych agentów bataryjskiej specjalnej jednostki interwencyjnej. W 2168 wybuchł skandal na całą gromadę. Ujawniono bowiem, że wskaźnik śmiertelności wysłanych do obozów rekrutów może wynosić nawet 18%. Władze Asari z Ilium przeprowadziły dochodzenie, w wyniku którego wokół ośrodka odkryto masowe groby zawierające szczątki kilkuset rekrutów sprzed 20 lat. Obóz natychmiast zamknięto, a ciała rekrutów odesłano na ich ojczyste planety. Śledztwo przeprowadzone przez Błękitne Słońce ujawniło, że bataryjańscy komandosi zastosowali brutalne metody treningowe. Takie same jak te, którym podlegali kandydaci do SJI, czyli temu... specjalnej jednostce interwencyjnej bataryjańskiej. Pomimo zamknięcia Kalpor, bataryjanie zostali oczyszczeni z zarzutów i oddelegowani do innych jednostek, ponieważ mgławica Księżyc leży poza sferą praw Rady, Błękitnym Słońcom nie można było postawić żadnych zarzutów. Średnie złoża, okej? Okay. Wykrywam anomalię. Znowu! Ups! Nie ten guzik. Tarit to planeta łudząco podobna do Ziemi, jednakże istnieje jedna istotna różnica. I atmosfera wykazuje wysoką zawartość chloru, co uwidacznia się w postaci zielonkawej mgły, którą można zaobserwować nad horyzontem. Chlor stał się bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na życie roślinne na planecie. Wiele gatunków roślin rozwinęło formę obrony przed zwierzętami roślinnymi, która polega na wypuszczaniu toksycznych obłoków chloru w razie zagrożenia. Było coś związane z kopalnią? Te gazy są cięższe od powietrza i wykazują tendencję do zalegania w niższych partiach terenu. Choć trujących oparów można uniknąć, ich obecność sprawia, że nikt nie wykazuje zainteresowania kolonizacją. Istnieją doniesienia o sygnałach wysyłanych ze serca ogromnego chlorowego bagna. Sygnały te są najprawdopodobniej zakodowane, choć możliwe, że są to po prostu zniekształcone automatyczne sygnały ratunkowe nadawane z rozbitego cywilnego statku. Bardzo bogate złoża, co? Pierwiastek zero! Sonda wystrzelona. Okej. Ta planeta jest w takim razie wyłączona z naszej reguły, że przy średnich złożach przestajemy skanować. W
Wyrzucam sondę. Cały pierwiastek zero musimy ogołocić z tej planety. Sonda wystrzelona. Wow! Sonda wystrzelona. Brzmi jak batarianie. Sonda wystrzelona. Nadal bogate zboża, co? Wow! Sonda poszła. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Okej, chyba ogołociliśmy całą planetę. Dobra. Wyrzucam sondę. Czujniki coś wykryły. Podczas wstępnego skanowania wykryto na planecie nadajnik o dużej mocy. Protokoły komunikacyjne pokrywają się ze znanymi protokołami krwawej horty. Sygnały Krogan i Worczów skupiają się w obiekcie będącym prawdopodobnie kopalnią. Wykryto oznaki życia, gatunek nieznany. Zalecano ostrożność. Okej. Okay. Worcze i Kroganie, więc weźmy specjalistę od pancerzy, Mordina. I... Jack? Ale najpierw muszę iść skorzystać z toalety. Ze dwóch. Okitoki. Dobra, dawaj Jack. Idziemy.
Przejdźmy na może ciężki karabin motyka, bo on nie jest szybko strzelny, on strzela bardzo powoli, ale dzięki temu można bardzo dobrze kontrolować swój ogień, bo nie strzela seriami, tylko pojedynczymi pociskami, o ile dobrze pamiętam. To był chyba jeden z pierwszych karabinów, który znaleźliśmy. Może zamienimy Kane'a na... miotacz cząstek zbieraczy. Bardzo skuteczna przeciwko tarczom, barierom i pancerzom. Brzeg, ty masz strzelbę w getów. Mordinowi też dawaliśmy już nowe zabawki. Wow! Co to za przerośnięta modliczka? Podoba ci się ta muzyka? Taka klitna. Mgła na powierzchni planety przeszkadza ci w nawigacji. Możesz awaryjnie posłużyć się pobliskimi wieżami sygnalizacyjnymi. A. Czyli nie ma dostępu do mapy. A bardzo mała amunicji ma ten karabin. Z tego co widzę, to chyba ta strzelba zbieracz, znaczy karabin szturmowy zbieraczy jest najlepszy, bo jest raz, że połączeniem szybkostrzelności i w miarę celności. Bo ma chyba taką celność jak teraz. Ten karabin szturmowy zbieraczy, gdy celujemy, czyli normalnie ma taką, plus minus. Datapad. Co tu się stało? Niejasne. Fajnie, że mamy Mordina ze sobą. The fuck? Tu jest... pozostałość czegoś żyjącego. Uwaga, wszyscy pracownicy, przestańcie łupać skałę w tamtym miejscu, przecież nic tam już nie zostało. Natychmiast przenieś się na inne obszary. Salamul. Salamul. Włącz nadajnik. Aha, czyli ten nadajnik muszę używać jako... tak jakby... nawigację. Stężenie toksyny na niebezpiecznym poziomie. Zachować ostrożność. Załącz amunicję zapalającą. Powinno to dać amunicję zapalającą naszej całej drużynie. Jack może sobie załączyć w sumie amunicję odkształcającą. Wrogowie z przodu! Kraknij? Następny nadajnik. Teraz mam iść tam. Okej, okay. A co jest tutaj? Surowiec. 400 platyny. Kto powiedział, że eksploracja nie popłaca? Mam iść tam. Co jest tu? Jeden leży. A to było więcej niż jeden? A, czy to są dwie różne drogi w to samo miejsce prawdopodobnie? Bo normalnie przyszedłbym stąd. O, siema. Gdzie jesteście? Halo? Pomocy? Przepali każdy pancerz. Zaczyna się zabawa. Zaczyna mi amunicji brakować.
Nie, chyba jednak zostanę przy tej mojej tej... karabinie zbieraczy. Mogę iść tędy i prawdopodobnie po drugiej stronie wyjdę w tym samym miejscu. Tak. Tutaj jest przejście w tej strony. Ale tu jest surowiec. Może będzie amunicja gdzieś tutaj, bo przydałaby się już powoli. Żeby save'a. Kolejny obóz. Co tutaj robili? Jest i amunicja. Ślady niedawnej walki. Data pad. Wycofać się natychmiast. Promy ewakuacyjne są już w drodze. Wszyscy, którzy nie wrócą na miejsce do czasu przybycia promów, zostaną tu razem z tymi cholernymi robakami. Z tym cholernym robactwem. Włącz nadajnik. Jack? Gdzie jesteś? Robi się. Jack? Tak? Może się do mnie teleportuje. Mam iść tam. Ja mogę iść tu bądź tu. O! Jest i nasz przyjaciel. Surowce. Będę blisko. Jasne. Jack, gdzie jesteś? Nie podoba mi się to. Zostałem bez jednego sojusznika. Zbliża się. Spal to, cholerstwo. Błahost, Gdel zabity. Leć, szmato! Wow, one wybuchają! Jesus! Cały magazynek, żeby zabić jednego. Dobrze, już. Tam jest kolejny nadajnik. A tam mam iść. To nie, to tutaj jest surowiec tylko. I chyba amunicja. Tak, dobrze. Dawaj. Potrzebne mi to było. Teraz i Mordin się zgubił. Gdzie wy jesteście? Boże, pathfinding w tej grze. O. Pominąłbym datapad. Salamur. Nie mogę zdobyć więcej worczów z Omegi. Garm ma swoje własne problemy. Tak więc musisz rozwiązać to po męsku i poradzić sobie jakoś samemu. Może oznacz ścieżkę nadajnikami? Założę się, że ci cholerni worcze po prostu gubią się we mgle. No zapraszam, zapraszam. Do mnie, do mnie. Robi się. Osłaniam cię. Jakoś nie zauważyłem. Włącz nadajnik.
Oni są na wycieczce krajoznawczej, no chyba. To pomoże na się zabawę. Datapad. Gdzie te zasoby? Wydobywacie je, czy czekacie aż wocze zmądrzeją? Nasz gość na Ilium nie może bez końca ukrywać sytuacji. Jak dalej będziesz przetrzymywać zasoby, to trudniej nam będzie na wejściu. To by mnie bardzo rozgłościło, Kalus. Pominąłem jeden nadajnik. Ten nadajnik mnie pokieruje tam pewnie. Dokładnie. A co jest tutaj? Worcze! Zabili go! Melle! Ostatni dwaj worcze, którzy jeszcze przeżyli. Coś takiego. Dobrze. Idę. Nie wiem, gdzie wy jesteście, ale przynajmniej jak każe wam używać mocy, to magicznie ich używacie. Jesteśmy blisko tego przekaźnika, nadajnika. Tam zaczynaliśmy. Teraz walka z bossem, z tą modliszką. Akurat odleciał statek. Wow! Dzień dobry, Samaul. Pal go. Dobrej zabawy. Będzie ładnie się palić. Nie jestem taki bezbronny, co? Cel zabity. O! Łachostka. Dobrze. Przy tobie. Jestem przy tobie. Terminal komunikacyjny spakuj. Nic tu więcej nie zostało. Szepard spotyka nieznany dotąd wrogo nastawiony gatunek obcych. Jak to nieznany? Przecież to są rachni z pierwszej części. Siły krwawej hordy zostały wyeliminowane.
Duryae to duża, gorąca planeta z trującą atmosferą zawierającą kwasowe tlenki azotu. Ponieważ planeta leży zbyt blisko gwiazdy, Lusarn, by tlenki mogły ulec skropleniu i opaść na powierzchnię w formie deszczu, środowisku jest tu zbyt nieprzyjazne dla jakiejkolwiek form życia poza bakteriami. I bogate zboża, co? Sonda więcej paladu. Wystrzelona. Więcej paladu. Wyrzucam sondę. O, iryd dla odmiany. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Platyna, której mamy najmniej z tych trzech pierwiastków. Sonda wystrzelona. Wow, ładne podwójne zboże. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Średnie złoże. Kurde, braknie mi sond na zbadanie tego układu. Jeszcze dwie planety. Prawdopodobnie coś będzie ukryte. Chociaż nie, jak dwie planety zostały i mamy 60%, to nic nie będzie ukryte w tym pierścieniu. Więcej kamienia, mój panie! Enutanta jest planetą o charakterze bardzo zbliżonym do Ziemi. Odległość obu planet od ich gwiazd macierzystych jest podobna, choć Enutanta jest trochę większa od Ziemi i obniżona gęstość sprawia, że planety te mają podobną masę. Ciśnienie atmosferyczne i poziom grawitacji. Na tym jednak kończy się podobieństwa. Ponieważ Lusarn to gorąca gwiazda typu widmowego F, emitująca 8-krotnie więcej energii niż Słońce. Enutanta to wysuszony pustkowie, którego całe zapasy wody wyparowały dawno do atmosfery, zawierającej głównie azot i dwutlenek węgla. Na planecie znajduje się jedynie kilka baz wydobywczych, których załogi stale ukrywają się w podziemnych bunkrach. Nocą na powierzchnię wysyłane są zdalnie sterowane maszyny, które wykonują niezbędne prace i przeładowują towary. 230 mieszkańców. Bardzo bogate zboże. Wyrzucam sondę. Iryd sobie podarujemy, bo nie potrzebujemy go więcej. Sonda wystrzelona. Mamy 500 tysięcy sztuk irydu. Sonda poszła. Niedługo będę mógł też sonda przestać poszła. W ogóle chyba badać, znaczy skanować te planety. Gazowy olbrzym, który jest pierwszą planetą od Słońca, Yuntan. To dość typowy olbrzym gazowy należący do klasy Pegaza. Orbituje z ogromną prędkością w pobliżu gwiazdy Lusarn, która rozgrzewa go do temperatury przekraczającej 1000 stopni Celsjusza. Analiza kształtu orbity Yonanta wykazała, że w jego jądrze znajdują się pierwiastki ciężkie, których łączna masa dwukrotnie przekracza masę jego wodorowo-chylowej atmosfery. Wow. Okres orbitalny trwa 25 ziemskich dni. Długość dnia trwa 25 ziemskich dni. Czyli jeden rok na tej planecie to jest jeden dzień. Wow, gazowy olbrzym, który ma bogate złoża? Wyrzucam sondę.
Sonda poszła. Zostaje mi dwie sondy. Sonda wystrzelona. Średnie złoże. Dobra, wykorzystajmy tą ostatnią sondę. Na platynę bądź pallad. Wow! Wyrzucam sondę. Zapewne jakiś kosmiczny pirat wyrzucił tam swoje skarby. Okej. Nie mamy sond, więc musimy wracać do głównego układu. Zostało nam jeszcze do zbadania Undeste. No i oczywiście ta sala na sam koniec. Ja tam dolecę na tym paliwie, wątpię. Pewnie będzie z pół zbiornika w jedną stronę. O 20 zmiana. O, zaczęliśmy o 17. Czyli tak, o 20 by wychodziło, że będzie zmiana. Masa Cerni wynosi zaledwie 28% masy Ziemi, choć obie planety mają zbliżoną wielkość. Dominujący niegdyś w atmosferze Acerni dwutlenek węgla uległ już dawno zamrożeniu i opadł na powierzchnię w formie szoronu. Dzisiejsza śladowa atmosfera zawiera neon i azot cząsteczkowy. Choć jądro planety składa się z metali ciężkich, większość jej obecności stanowi lód. 20.15 uwzględniając przerwę w dostawie internetu. No, może i tak być. Na powierzchni planety wykryto przypadki występowania związków o cząsteczkach zawierających bardzo długie łańcuchy węglowe. Wypchnęły je spod lodu procesy kryowulkaniczne. Aceria ma duży, skalisty księżyc o składzie podobnym do księżyca Ziemi. I bardzo bogate złoża oczywiście. Wyrzucam sondę. Irydy już nie chcemy. Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Sonda poszła. Teraz już bogate złoża. Irydu nie chcę. Mamy go już ponad 500 tysięcy. Wystarczy. Wyrzucam sondę. Wątpię, że nam go braknie. Zaczynam powoli wątpić w ogóle w zasadność tych skanowań, bo już mamy tyle tych minerałów, że raczej nie będzie nam ich brakować do końca gry. Zesmeni to chłodna i ciemna planeta otoczona atmosferą składającą się z metanu i amoniaku. Mimo to działają tu kopalnie koncernu Vasari, prowadzące wydobycie na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Na planecie znajdują się duże złoża cennych metali lekkich, w tym tytanu i litu. Tytan to jest metal lekki? Jest to podstawowy surowiec wykorzystywany w produkcji pocisków do akceleratorów masy, a lit stosowany jest w radiatorach cieczowych instalowanych na statkach bojowych. Patrzcie, człowiek uczy się całe życie, kurde. Sonda poszła. Ja byłem święcie przekonany, że tytan to jest metal ciężki, no. Sonda wystrzelona. Sonda wystrzelona.
Sonda poszła. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Wyrzucam sondę. Majsu jest lodową planetą karłowatą. Orbituje w dużej odległości od czerwonego karła Ondeste. Nie wzbudziła dotąd żadnego zainteresowania poza pobieżnym badaniem sondą automatyczną w 1874 roku. 600 lat temu. Nie znaleziono tam żadnych istotnych surowców. Mimo, że są bogate ze źródła. Złoża. Wyrzucam sondę. Sonda wystrzelona. Dużo platyny, podoba mi się. Platyny mamy najmniej z tych wszystkich metali. Oczywiście pierwiastek zero nie jest metalem, nie? Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Sonda wystrzelona. Sonda poszła. Tytan w wadze ma 47 unitów, więc jest 47,8, czyli prawie 48 unitów, więc jest lekkim metalem, ale lepszym od innych metali, gdyż jest odporny na korozję. Po prostu się nie utlenia, bo prawdopodobnie ma zbyt małą ilość elektronów kowalencyjnych, tak one się nazywały? Te, które wchodzą w reakcję. Boże, kiedy ja ostatni raz miałem chemię? A byłem na biochemii do chuja pana. No ale nie znam tablicy Mendelejewa na pamięć. Już nie. Kiedyś jakbyś się mnie spytał o węgiel, tlen i te bardziej podstawowe pierwiastki, to bym ci powiedział z głowy, w którym miejscu są w układzie Mendelejewa, w sensie jaką mają liczbę atomową, ale dzisiaj już trochę mi się zapomniało, że się tak wyrażę. Człowiek nie ćwiczy pamięci, to dużo zapomina do chuja. Tytanu jest dużo w przemyśle lotniczym, wojskowym i medycznym. Została nam połowa paliwa. W wojskowym i lotniczym się nie dziwię, bo to skoro jest to lekki metal, ale w medycynie? Mi się wydawało, że w medycynie się po prostu nierdzewkę używa. Dobra, będę stratny jedną sondę. Protezy! Protezy. No tak, no bo... Bo tytan nie wchodzi też w reakcję... Nie uczula, o. Zresztą tak jak i stal chirurgiczna.
Tylko, że jest chyba tańszy w produkcji od stali chirurgicznej. Naxel to lodowy... To jest lodowy olbrzym? Nie wygląda. Zbudowany z amoniaku i metanu. Kilka niewielkich przedsiębiorstw energetycznych odciętych od dostępu do dużego rynku z układu Bramfaya usiłuje rozwinąć lokalną infrastrukturę wydobywania Helu-3 i produkcji paliwa na potrzeby Ilium. Inwestorem strategicznym przedsięwzięcia jest korporacja Edfel Ashland Energy, należąca do ludzi. Jej wysiłki są jednak torpedowane przez kartele H3, działając na granicy prawa, stosują one rozmaite metody zwalczania konkurencji. Od celowego obniżania cen po tworzenie przeszkód biurokratycznych. Odmowa pozwoleń i nękanie powtarzającymi się inspekcjami BHP. Głosowanie już jest. Będzie dopiero o 20.15, bo w międzyczasie był lekki restart streama, bo poprzez uderzenie pioruna straciłem dostęp do internetu na 15 minut, więc nierówno o 20 będzie zmiana gry, a dopiero o 20.15 będą równe 3 godziny Mass Effecta. No ale te 20 minut to możecie, znaczy 20 minut. No tak, w sumie 20 minut to możemy tu sobie chyba wszyscy posiedzieć, pogadać i pozastanawiać się już w czacie nad propozycjami do następnej gry. Zdążysz się ogarnąć, spoko. A, tu są średnie złoża, nie ma w ogóle. Będzie do wyboru Victoria, może być. Oczywiście nowa gra na terenie Japonii, nie? To co mówiliśmy wczoraj. Onulus to typowa wenuzjańska cieplarnia. W porównaniu z gwałtownym Bregale panują tam raczej spokojne warunki. Miał być Meksyk? Znaczy Meksyk był następnym tak jakby pomysłem. Zrobimy jedną ankietę, jak wygra Victoria, no to wtedy zrobimy drugą ankietę, czy gramy Meksykiem, czy gramy tym Japonią, ale jak Bartek, ty mi przypominasz, że było 2-2, no to ja bym chyba jednak zagrał Japonią, bo jestem ciekaw, jak wygląda westernizacja w tej grze. Planeta jest niemal bezczynna. Nie występują tam aktywne wulkany ani ruchy tektoniczne. Najbardziej dramatycznym wydarzeniem w ciągu ostatniego miliona lat była katastrofa aerostatycznej platformy badawczej Asari Alvizik, która miała miejsce w 2092. Platforma zawaliła się po niefortunnym uderzeniu meteorytu. W większości załogi udało się bezpiecznie dostać do kapsuł ratunkowych. Odnotowano jedynie 6 ofiar śmiertelnych. Zniszczony wrak platformy spoczywa obecnie na równinie Kyusite, rozciągającej się na południowej półkuli planety. Proponujesz głosowanie elity. To jest głosowanie elity. Bardzo bogate złoża, co? Sonda poszła. Jakbyś się nie zdążył ogarnąć, to mamy wziąć twój głos pod uwagę, okej? Okay? Dobrze. Głosowanie na czacie, Japonia czy Meksyk. Najpierw będzie w ogóle głosowanie, czy następną grą będzie Victoria. Wyrzucam sondę. Ze względu na to pojęcie przywileje, to ty jesteś wyłącznie elitą, gdyż jesteś edytorem i masz największe uprawnienia. Znaczy, no ty jesteś tak jakby magnatem. Jakby to porównać, jesteś prawą ręką króla, o. Natomiast wszyscy ci, którzy mają diament przy swoim niku, czyli VIP-owie, są magnatami.
Więc no, masz większe przywileje niż oni, ale... Ale jednak oni też mają jakieś przywileje. Sonda poszła. Jeżeli będzie ich dostatecznie dużo przeciwko tobie, to mogą cię przegłosować. Zwłaszcza, że Bartek ma tyle samo punktów co ty. Albo podobną ilość do ciebie. Przynajmniej. Sonda wystrzelona. Proponujesz głosowanie na czacie, żeby było, żeby była równość głosów. Nie no, no oczywiście, że będzie głosowanie na... czacie Twitchowym, nie? Za 5000... albo zrobimy inaczej. Za 10000 punktów będzie dodatkowy głos. Bo 5000... Jak wy macie po 20 tysięcy każdy, to 5 tysięcy to jest mało. Musimy zrobić 10 tysięcy na dodatkowy głos. Muszę to też jakoś zbalansować, żebyście nie byli w stanie aż tak znacząco wpływać na wyniki głosowania. Sonda wystrzelona. Na zasadzie, a dodam 4 głosy na jakąś grę, bo mam 20 tysięcy punktów. 2 głosy plus jeszcze twój głos, to są już 3 głosy. Witam z powrotem, panie Piotrze. Nie chcę już irydu i w sumie palladu też, tylko platyny szukam. Ale chyba już nie ma jej na tej planecie, więc nara. Beregaele! Nie ma tak cieplarnianego klimatu jak Wenus, nie jest wcale bardziej przyjazna. Planeta znajduje się bowiem najbliżej gwiazdy Tassale, a jej jądro zawiera wiele pierwiastków ciężkich i radioaktywnych. Wpływają one na zwiększenie temperatury na planecie i są przyczyną aktywności wulkanicznej. Jesteś w moim dworze, Mejosie. Jaka gra będzie? Będzie głosowanie na temat tego, jaka gra będzie następna. Na razie czekam na propozycję. Jest jedna propozycja od Bartka, żeby w ankiecie pojawiła się Victoria 2. Piotrek CCK, okej. Okay. Czyli będzie Victoria kontra CK. Ode mnie będzie propozycja... Tuxer Delicious. Już mamy 3 opcje do ankiety. Sztywna skorupa Bergele uniemożliwia powstawanie jakichkolwiek ruchów tektonicznych, a gromadzące się cyklicznie ciśnienie prowadzi do potężnych erupcji superwulkanicznych. Jak tamenta. Wyrzucane są na tysiące kilometrów, a powstałe w wyniku erupcji kaledry mają kilkaset kilometrów średnicy. Ogromna ilość wyrzucanej lawy jest w stanie zmieniać ukształtowanie całych kontynentów. Ostatnie tego typu wydarzenie miało miejsce 812 tysięcy lat temu, no trochę dawno. Obecne tempo uwalniania gazów wulkanicznych na obszarach palm gorąca pozwala przypuszczać, że następna erupcja wydarzy się w ciągu kolejnych 10 tysiącleci. Szukamy platyny, bądź pierwiastka zero. I tak, zdecydowanie muszę wymienić myszkę, bo nie dość, że kółko myszki mi szwankuje, to jeszcze zaczyna mi szwankować prawy przycisk myszki, z tego co widzę. Wow, okej. Okay. Podwójne złoże może być. Ktoś powiedział na Cookser Delicious, szczerze nie. Sonda poszła. Moim zdaniem byłoby nudno. Dla mnie Cookser Delicious wcale nie jest nudne.
Da się nieźle skupiać, kurde. Zresztą dlatego też zaproponowałem tę grę. Wygląda na to, że więcej minerałów na tej planecie nie ma takich, które my chcemy. Czy tu zostało? Jeszcze jest ten gazowy olbrzym. Tali! Tail! Nie Tali, Tail! Jest typowym olbrzymem gazowym zbudowanym z wodoru i helu. Jego skomplikowany układ pierścieni jest niestabilny i stosunkowo młody, lecz liczy zaledwie kilka milionów lat. Uważa się, że są to szczątki roztrzaskanej komety. Średnie złoża tanie nie skanują. Uzupełnijmy komety. Komety, Boże. Sondy i Ilium. Ilium to klasyczna planeta ogród, przez którą przechodzą towary krążące między układami Terminusa i Republikami Asarii. Republikami? To jest kilka republik Asarii? W celu pobudzenia tego handlu surowe prawa dotyczące bezpieczeństwa produktów, substancji zakazanych i handlu gatunkami inteligentnymi, które normalnie obowiązują w przestrzeni Rady, zostały tu złagodzone. Formalnie Ilium nie jest planetą Asarii. Jest skolonizowane i zarządzane przez korporacje Asarii. Dzięki temu korzysta z podobnej elastyczności prawnej, co ludzkie korporacje prowadzące badania na Noveli. Ilium jest jedną z najmłodszych kolonii Asarii założonych podczas siódmej fali ekspansji. Pierwsze dziecko urodzone na tej planecie wkracza dopiero w wiek średni. Planeta jest wielka i gorąca, jedynie okolice biegunów nadają się do znoszenia budowli bezpośrednio na Ziemi. Do wznoszenia. Ludność na terenach bliżej równika mieszka w arkologicznych wieżowcach, które chronią przed nieznośnym gorącem promieniującym z powierzchni planety. Wylądujmy, na pewno bierzemy Mirandę ze sobą. Nie wiem. Dla odmiany Kasumi? Wow, Kasumi ma 11 punktów. Odblokujmy ci granat hukowy na maksa, bo to jest twoja umiejętność klasowa. Granat hukowo-błyskowy zawiera również metalowe odłamki zadające dodatkowe obrażenia, albo zwiększa siłę fali wstrząsowej, przez co wydłuża się promień rażenia, a cele obezwładnione są na dłużej. Nie, dodatkowe obrażenia. Boże, praktycznie dwukrotnie. Chyba jest to lepszy bonus niż dwie sekundy więcej ogłuszenia. Jakie przywitanie, uzbrojone mechy. 20.05. Tak oto ruszamy na kolejną przygodę. Witaj na Nos Astra, komandorze Shepard. Polecono nam zwolnić cię ze wszystkich opłat portowych i administracyjnych. Nazywam się Karina. Jeśli potrzebujesz informacji o tym miejscu, z przyjemnością odpowiem na twoje pytania. Podobny aktor głosowy do Liary. Miała być o 20 zmiana, ale w międzyczasie wyjebało internet przez uderzenie pioruna, więc przez 15 minut była przerwa, bo mnie nie było. Bo przez 15 minut próbowałem wznowić streama, więc o 20.15 dopiero jest zmiana gry. A gdzie dostanę przepustkę? Kto polecił wam zwolnić mnie z opłat?
Rozkaz wydała Liara Tsoni, która uiściła wszystkie w twoim imieniu. Prosiła też, żebyś w wolnej chwili z nią porozmawiał. Znajdziesz ją w pobliżu poziomu handlowego. Liara Tsoni, Nos Astra. Co możesz mi powiedzieć o Nos Astra? To fascynujące miasto. Dzięki sąsiedztwu z układami Terminusa spotykamy tu mnóstwo nowych kultur i towarów. A przy tym Ilium jest nadal światem Asari. Będziesz tu tak samo bezpieczny jak na Cytadeli. Ale radzę ci, żebyś dla własnego bezpieczeństwa niczego nie podpisywał. Dlaczego mam niczego nie podpisywać? A co w tym takiego niebezpiecznego? Ilium to ośrodek wolnego handlu, komandorze. Wymagania dotyczące warunków kontraktów są tu mniejsze niż na innych planetach. To niewielka cena za utrzymanie konkurencyjnej pozycji w handlu towarami z układów Terminusa. Nie powiesz o handlu. Wspomniałaś o handlu. Czym się handluje na Ilium? Wszystkim. Wszystkim, co się... Zgadłem. Ilium to wspaniałe miasto dla tych, którzy mają pieniądze. Aby utrzymać konkurencję... Czyli takie Las Vegas. ...układów Terminusa, rozluźniliśmy wiele standardów, które możesz znać z innych planet Asari. Na przykład stroje. Wydalna, jeśli ma odpowiednie etykiety. Możesz tu kupić niemal każdą broń i technologię. Można nawet nabyć służbę przymusową. Okej, okay, czyli powinniśmy odwiedzić wszystkie sklepy, które będą dostępne na tym Ilium. Niewolnictwo! To obrzydliwe! Nie wierzę, że na planecie Asari toleruje się niewolnictwo. Staramy się nie nazywać tego niewolnictwem. Wszyscy służący przymusowi na Ilium dobrowolnie zaakceptowali warunki służby. Większość z nich zdecydowała się na służbę przymusową, aby spłacić dług albo uniknąć więzienia. Właścicielka kontraktu jest zobowiązana dbać o swoich służących, a zakres ich obowiązków jest uzgadniany przed podpisaniem umowy. O. Czyli tacy nie niewolnicy, tylko parobkowie bardziej. Może kupimy sobie planetę? Może kupimy Ilium? Liara Tsoni. Mówisz, że Liara jest tutaj? Co ona tu robi? Liara należy do najbardziej szanowanych handlarzy informacją na Nos Astra. Nos Astra opiera się na handlu. Informacja jest mocną walutą, a Liara osiągnęła spory sukces. Pracownicy długoterminowi. O! 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 Nie czeka na spotkanie z tobą. Dobre. Jakie są atrakcje na Nos Astra? Możesz polecić jakieś konkretne miejsca i rozrywki na Nos Astra? Prosto przed nami jest nasze centrum handlowe. W pobliżu znajdziesz też restauracje i sklepy. Radzę rzucić okiem na towary w kioskach. Na Nos Astra można znaleźć rzeczy, na które nie trafi się w innych częściach galaktyki. Okej. Okay. Szukam kogoś. Wypełniam tu misję. Pomożesz mi kogoś znaleźć? Mogę ci wskazać główne centra rozrywkowe i sklepy, ale niestety nie potrafię znajdować pojedynczych osób. Jednak Liara świetnie się na tym zna. Sądzę, że będzie mogła ci pomóc. Do widzenia. Dziękuję. Jeszcze raz witam cię w naszym mieście, komandorze. Życzę miłego pobytu. Według raportów celnych do tego portu przybyła egzekutorka imieniem Samara, Shepard. Egzekutorka. Być może twoja towarzyszka, Liara Tsoni, będzie wiedziała więcej. Jej biuro znajduje się przy parkiecie handlowym. Może zechcesz z nią pomówić, także na temat miejsca pobytu Tejna Kriosa, zabójcy figurującego w twoich notatkach. Mam też wiadomość dla panny Lawson. Lanteja zarezerwowała pokój w Wieczności i będzie tam czekać. Dziękuję, Eddie. Wieczność, co? Rozmawiaj z Mirandą. Jedno trzeba przyznać Asari. Ilium to cud kulturowy. Ludzie mogliby się od nich uczyć kreatywności. Rozmawiaj z Asari. Nie, nie rozumiesz. Zgubiłam go gdzieś w pobliżu terminalu transportu. Doktor Chakwas, to ty? Nie mogę go niczym zastąpić. To pamiątka po moim partnerze. To jedyna rzecz, jaka została mojej córce po ojcu. Proszę, jeśli go znajdziesz... Nie, to rozumiem. Rozmawiaj z Kasumi. Gdziekolwiek spojrzeć, wieże, pojazdy, światła i Asari. Kiedyś się zastanawiałam, czy tu nie zamieszkać, ale tu są sami sztywniacy. Tym ludziom chodzi tylko o pieniądze. Robię, bo to lubię. Oni robią to dlatego, że nie mają dość rozumu, żeby postępować inaczej. Ciekawe. Spekulujesz na prefabrykatach? Przepraszam.
komandor Shepard? Zobaczyłam twoją... chyba trzeba to nazwać aurą. Wszędzie bym cię rozpoznała. Poproszono mnie o przekazanie ci wiadomości. Od przyjaciela poznanego na Noverii. Na Noverii? Poznałem na Noverii mnóstwo osób. Możesz konkretniej? Sądzę, że wiadomość rozwieje wszelkie wątpliwości. Shepard, ukrywamy się, kopiemy, budujemy. Ale wiemy, że szukasz tych, którzy zatruli pieśni naszych matek. O! Wiadomość od samej królowy... Przyjdzie czas. Tych, nasz Rakni. Nasz głos połączy się z twoim. I razem wypalimy ciemność aż do samego jej dna. Trochę nie zgadzają się ruchy ust. Dzięki tobie Rakni znów zaśpiewają. Mają zbyt stabilny kręgosłup moralny, żeby kraść. Wróciłeś? Witam z powrotem, panie Bartku. Jesteś na Ilium? Cieszę się, że prowadzicie odbudowę. Jesteś gdzieś w pobliżu? Królowej Rakni tu nie ma. Ta wiadomość to jedno z wielu wspomnień, które mi przekazała. Spotkałam ją na nieoznaczonej planecie. Ocaliła mi życie. Rakni, która ratuje życie. Nadała mi cel. To niezwykła rasa, Shepard. A ty dałeś jej drugą szansę. Galaktyka wiele ci zawdzięcza. Spotkanie z Rakni. Jak znalazłaś Rakni? Byłam kurierem. Na mój statek napadli piraci, a potem porzucili mnie na bezimiennej planecie. Byłam poważnie ranna, zupełnie sama, umierająca. I wtedy mnie znalazły. Uratowały mnie. Jak zdołałaś wrócić? Ale udało ci się w końcu wydostać z tej planety. Czy Rakni dały ci statek? Nie. Całe mrowie robotników naprawiło mój pojazd. Teraz sprawuje się lepiej niż przedtem. Trochę mi przypominają opiekunów z Cytadeli. Pracują razem. Każdy wie, co ma robić. A piraci? Co się stało z piratami, którzy cię napadli? Zostali unicestwieni. Zasłużyli sobie na to. Na nity? Rakni nie są agresywne, ale robią to, co muszą. W pewnym sensie? Bardziej bym powiedział umysł zbiorowy po prostu. Tele Asari. Powiedziałaś, że dzięki królowej twoje życie ma cel. Co to znaczy? Kiedy wyzdrowiałam, królowa zaśpiewała mi swoją pieśń. Zobaczyłam Rakni tak, jak tylko Asari to potrafią. Są takie piękne i kruche. Potrzebowały kogoś, żeby kupował rzeczy, których same nie potrafią zrobić. Kogoś, kto zna system od wewnątrz. Agenta. Okay. Cieszę się, że mogę im pomóc. Kiedy byłam kurierem, moje życie było powierzchowne. Teraz pomagam w odbudowie wspaniałej rasy. Coś się musi za tym kryć. Naprawdę było ci tak łatwo porzucić swoje dotychczasowe życie? Boisz się, że królowa mnie kontroluje. Rozumiem cię, ale nie o to tutaj chodzi. Nasze umysły były w idealnej harmonii. Widziałam ich piękną duszę i to, że potrzebują pomocy. Wiedziałam, co muszę zrobić. Nawet jeśli część z tego jest sugestią, to efekt uboczny prób ocalenia mnie. Jestem szczęśliwa. Okay. Możesz mi zdradzić, gdzie teraz przebywają? Powiesz mi, gdzie są Rakni? Niestety nie. Ja sama też już tego nie wiem. Po moim spotkaniu z królową ta informacja została wymazana. To nie bolało, ale po prostu jej nie pamiętam. Przypomnę sobie, kiedy nadejdzie czas. A ostrożność królowej jest zrozumiała. Galaktyka nie jest... Jak chuj zrobili jej pranie mózgu. Znaczenie wiadomości. Jest wdzięczna, tyle rozumiem. Co jeszcze było w wiadomości? To, że pierwsza wojna Rakni była błędem. Coś zatruło głosy jej ludu. W psychologii Rakni byłoby to chyba coś jak kontrola umysłu. Trudno to przetłumaczyć. Czyżby żniwiarze wpłynęli też i na Rakni? I obiecuję pomoc. Ma na myśli żniwiarzy? Jej zdaniem to żniwiarze wywołali wojnę Rakni? Nie jestem pewna, ale jest przekonana, że jej przodkowie zostali wciągnięci w wojnę wbrew swojej woli. Jej lud nie jest z natury agresywny. Jeśli walczył, to nie z własnej inicjatywy. Dziękuję za wiadomość. Dziękuję, że przekazałaś mi tę informację. Cieszę się, że moja przyjaciółka z Noverii dobrze... Przyjaciółka! Królowa Rakni! Komandorze Shepard,
Więcej się nie zobaczymy. 15 po robimy głosowanie. Okej. Okay. Save'a. Zarządzaj ankietą. Dobra, czyli nowa ankieta. Czyli mieliśmy... Co gramy dalej? Kontynuujemy Mass Effect. Victoria 2. Crusader Kings 3. Czy Cooks Serve Delicious? Tak jak mówiłem, zwiększamy cenę głosu za punkty honoru do 10 tysięcy za dodatkowy głos, bo 5 tysięcy to lekka przesada. I powiedzmy, że macie 5 minut na tą ankietę. Rozpocznij ankietę. Piotrek, nadszedł czas zwycięstwa, czas. Tęczę franków. Okej. Okay. Tymczasem ja idę sobie zrobić przerwę na łazienkę. Oddam też swój głos, bo też mam takie prawo. I zedmę. Witam, panie najemniku. Zapraszam do oddawania głosu w ankiecie. Dajcie mi jeszcze chwilę. Wezmę sobie leki na ciśnienie. Oddałeś. Okej. Okay. Miało cię nie być. Mówiłeś, że cię przez weekend nie będzie. Czyżby plany się zmieniły? Czy byłeś na grobie swojego poprzednika, który splagatował My Little Pony, najemniku? What the fuck? Jak na razie są 4 głosy oddane w ankiecie. Jest 5 widzów na Twitchu, więc ktoś nie oddał głosu.
A jak będzie remis, to wtedy zastrzegam sobie prawo do wyboru gry spośród tych, które zremisowały. Sam wybiorę po prostu grę, w którą mi się będzie lepiej grał. Będziesz nas trzymał w niepewności do ostatniej sekundy. A, czyli to Kusaka jeszcze nie oddał głosu. Jesteś mądry. Okej. Okay. Mądrością twego dziadka. No. Żebyś oddał ostatni głos, bo pojawił się dodatkowy głos. Nie? Jeszcze się pojawił dodatkowy głos, the fuck? Okej, okay, potrójny remis. Victoria 2, Crusader Kings 3 czy Cook Serve Delicious? Muszę wybrać jedną z tych trzech gier, bo do mnie należy teraz wybór. Interesujące. Dobra, to zagramy w Victoria 2 w takim razie.